Taniec z gwiazdami Andrzej Grabowski dogryzł Iwonie Pawłowicz. Nie znasz się na tańcu, kto dostał się do finału? Kto w wielkim finale 13. edycji programu Taniec z gwiazdami zawalczy o kryształową kulę? Ilona Krawczyńska w parze z Robertem Rowińskim oraz Jacek Jelonek tańczący z Michaelem Danilczukiem z najbardziej oczarowali jury oraz widzów. Co wydarzyło się podczas przedostatniego odcinka show? Program musiał opuścić nasz ulubiony kierownik budowy z Podhala. Kropka. Wiesław Nowobilski oraz Jania Lesar dziękowali widzom za wsparcie podczas tanecznych zmagań. Taniec z gwiazdami, wiemy, kto zawalczy o kryształową kulę w wielkim finale. W przedostatnim odcinku 13. edycji show Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami nie zabrakło szybkich kroków, podskoków i energicznych piruetów. Kropka. Wiemy już, jakie dwie pary zmierzą się już w przyszły poniedziałek na antenie Polsatu, aby zawalczyć o kryształową kulę. Tradycyjnie w formie byli nie tylko tancerze, ale i jurorzy. Wiesiu, chciałam podziękować Ci za to, że nikogo nie udajesz. W czasach, kiedy każdy komentuje, kto jest w jakim wieku i jak wygląda. Ty po prostu wchodzisz bez filtra, skomplementowała Wiesława Nowobilskiego Iwona Pawłowicz. Jurorce dogryzł w trakcie odcinka także Andrzej Grabowski. Na szczęście skończyło się na żartach. Iwona, ty to się nie znasz na tańcu, takich dowcipów będzie nam brakować po zakończeniu 13. edycji Tańca z Gwiazdami. Kropka. Konflikt na szczęście błyskawicznie zakończył się tradycyjnym podniesieniem tabliczek z ilością przyznanych punktów. Ilona Krawczyńska w parze z Robertem Rowińskim oraz Jacek Jelonek i Michael Danilczuk dostali się do finału Tańca z Gwiazdami. Do finału jako pierwsi dostali się Ilona Krawczyńska oraz Robert Rowiński. A to oznaczało, że o pozostałe miejsce w finale musieli zawalczyć Jacek Jelonek. Tańczący w parze z Michaelem Danilczukiem oraz Wiesław Nowobilski w tanecznym duecie z Janią Lesar. Dla pierwszej pary kilka ciepłych słów miał ostatnio Andrzej Piaseczny. Jesteście kołem zamachowym tej zmiany, komentował juror dodając, że udział jednopłciowej pary po raz pierwszy w historii show może przyczynić się do dobrych zmian społecznych. To właśnie Jacek Jelonek i Michael Danilczuk decyzją widzów po raz ostatni dadzą dowód tanecznych umiejętności za tydzień w wielkim finale 13. edycji Tańca z Gwiazdami. Cóż, nam tylko troszkę smutno, że nie zobaczymy już na nim pana Wiesława. Ciepło pozdrawiamy. A komu wy będziecie kibicować w kolejny poniedziałek? Dajcie znać w naszej sondzie na końcu artykułu.